nirwana, która temu towarzyszy. Spełnienie naszych marzeń. Jeżeli o czymś marzymy, to gdyby dostąpić tego spełnienia, gdyby to marzenie się spełniło, to bylibyśmy w raju. Wyobraź sobie, człowieku, wyobraź sobie raj. Jak jesteś mężczyzną, wyobraź sobie na przykład, że zostałeś zamknięty w magazynie pełnym whisky i możesz od świtu do nocy i od nocy do świtu pić, ile tylko dusza zapragnie. Po jakim czasie ten raj zamieniłby się w piekło? Wyobraź sobie, jeżeli jesteś kobietą, raj. Najcudowniejszy raj, co to może być? Jesteś w Paryżu. Włamałaś się do Lafayette'a. I masz dookoła siebie same najcudowniejsze kreacje. Możesz przymierać od rana do wieczora. Wszystko, co najmądniejsze. Ale nie możesz się stamtąd wydostać z raju. Po jakim czasie ten raj zamieniłby się w piekło? Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, które dostało w prezencie cukiernię. Jest w cukierni, siedzi sobie w tej cukierni i może najpyszniejsze serniczki, ciasteczka, ponczusie, tiramisu, wsuwań bez przerwy. Po jakim czasie ten raj zamieniłby się w piekło? Wyobraź sobie, że jesteś napalonym facetem, który jest właścicielem domu publicznego i może nieograniczoną ilość razy, z taką ilością, z jaką chce, w sposób, w jaki chce. Po jakim czasie ten raj zamieniłby się w piekło? Wyobraź sobie swój własny raj. Wyobraź sobie, droga kobieto, co jest twoim rajem, jeżeli twoim rajem jest bycie z księciem z bajki. Cudownym, wspaniałym, kulturalnym mężczyzną, który nie będzie nigdy przeklinał, nie będzie dłubał w nosie, nie będzie mówił niegramatycznych wyrażeń lub nie będzie się wyrażał niegramatycznie lub, co lepsza, będzie akcentował tam, gdzie należy. Wyobraź sobie ten raj. Po jakim czasie ten raj zamieniłby się w twoje piekło? Drogi facecie, wyobraź sobie cudowną, wspaniałą księżniczkę, o której marzyłeś od dziecka, tą cudowną. I przy tej księżniczce, no skoro ona jest księżniczką, to ty się zachowujesz jak ten książę. Mówisz jak książę, myślisz jak książę. Po jakim czasie twój raj, który właśnie ślubujesz swojej współmałżonce, od tego momentu będzie już tylko raj, zgadnij, po jakim czasie twój raj zamieni się w piekło? Raj. Że to jest takie dobre, nieprzypuszczalne. Ty to nakręcasz jeszcze? To już chyba nie. To pa, pa. Raj.